Let's go! Impostorek! Storać idę. Fatka, chodź tu! Chodź tu, Fatka! Fatka nie żyje. Nowość. Fatka zwentowała. Okay. Widziałem ją, jak wentuje. Zwentowała i umarła. Ale mnie Fatka wyzywa na privie teraz, chat. Dobra, gram jako arsonist, tak? Jako arsonist. Mogę podpalać wszystkich, więc biorę. Oznaczam każdego. I lecimy. Po kolei. Mitrix. Ja mogę z Mitrixem się skumplować. Co Dimitrix robi? Co Dimitrix robi? Dobra, git. Dobra. Dimitrix kumpel. Teraz się prosi, żeby to był kill. Komsy poleciały. Jest druga osoba. To jest Mitrix, nie? Dobra, to jest Mitrix. Mam 14 sekund, wszyscy żyją. Kolejną osobę chciałbym oznaczyć teraz w tej rundzie. Ktoś tu po mnie przeleciał. Dobra. Jezu, Fatka, dziękuję ci, że wcisnąłeś ten przycisk. Zajebista robota. Kuki przed sekundą żył i wbiegał do przyciskowni. On jest prawdopodobnie martwy i prawdopodobnie to był glitch, który tam wbiegał. Zatem sprawa wygląda następująco. Mamy glitcha, mamy janitora i mamy impostora. Jednym z impostorów wiem, że jest Yoshi. Yoshi jest jednym z impostorów na 100, na 1000%. Z jakiej bomby tak twierdzisz akurat? Z takiego powodu, że zabiłeś, wskoczyłeś do Venta, wyskoczyłeś z Venta, biegłem za tobą i się odmieniłeś. Na 100% jest stary, Yoshi. A gdzie w labie. Poczekaj, daj mu powiedzieć. Nie. I oryginalny ktoś schował ciało, bo tego ciała w labie już nie ma, nie wiem kto. Dobrze, Mandziu, poczekaj. Ja znam inną lokalizację Yoshiego i zaraz będziemy mogli to te rzeczy. Nie, ja wiem, gdzie był Yoshi, ja go goniłem i ja widziałem, że on się odmienił i ja po prostu przybiegłem tam do... Mandziu. Stary, ale tam było 4 albo 5 osób. Przysięgam wam, że to jest Yoshi. Przysięgam wam, że to jest Yoshi. Ja wiem o tym i jeżeli go nie wygłosujemy, ja zginę. Trochę śmierdzi egzekutorem. Nie, naprawdę, ja jestem zesperowany, dlatego że była to bardzo niebezpieczna sytuacja dla mnie. Mandziu, może od początku, gdzie padł kill? Na przycisku, tak? Nie, w labie. Ale właśnie pyta... Okay. Ale nie, Mandziu, słuchaj. A drugi kill wie ktoś? Ale ja mam pytanie ogólnie. Ja widziałem przed chwilą Kukiego wbiegającego do przycisku i ty też, Zacha, go widziałeś, że Kuki biegał tam przy nas. Mandziu, ale nie mam pytanie do ciebie. Jeśli rzeczywiście ja niby zabiłem, to czemu nie zgłosiłeś ciała od razu? Bo biegłem za tobą, później odmieniliśmy się, odmieniliłeś się razem zacząłem się i nie zgłosiłeś zacząłem tego się cofać do laba, bo ciała nie było, bo janitor go schował w międzyczasie. Mam pytanko. Zaszka? No nie wiem. Tak, słucham. Ile ról impostorowych jest w konfiguracji? Dwie. Okej, już miałem mówić, że... Yoshi, jaki był twój movement cały? Mamy na full neutrale, full impostorze rolę. Dobrze, mamy janitora i kamuflażera. Okay. Dobrze, jaki był mój movement? Poleciałem do laba szybko, temperaturę sobie zniżyć. Później kręciło się dużo osób, dobra, postanowiłem ja iść w lewo wraz z 4 albo 5 bombę osobami. Nie gadam za dużo, polecieliśmy chilluję, sobie, odpalił fakty, się kamuflaż, ktoś odpalił właśnie tą zmianę kolorów na szary. No i właśnie przy nas został zrobiony rzeczywiście frag. Wszyscy się mieszali, bo biegali dosłownie w jednym miejscu, więc nie było wiadome, kto jest kto tak na dobrą sprawę, dlatego nie wiem, Mandziu, z bomby trochę to wyjmujesz. Yoshi, gdzie padł dobra, ten frag, Yoshi, to, Yoshi, ciało to czemu padło nie biegłeś za impostorem, który zabił? No bo się Yoshi, gdzie padło ciało? Przy Wencie, przy Medzie. Bo wszyscy... Ale widzisz osobę, proszę, zagłosujcie na Yoshiego, proszę, zaufajcie mi, proszę mi zaufać. Naprawdę, sekundę, to nie jest exeplay, to nie jest generalnie... Przysięgam mam. O Jezu, nie, no, błagam, generalnie weźcie mnie jakoś obrońcie, ale trochę mieszanie
pięciu osób na raz się szarych. Nie mieszanie, bo Yoshi, ty niego nie kończysz. Nie, 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 nie. Andzio, tylko jeżeli umrę, to Yoshi jest Ino. Troszkę za późno gra na umawienie się. Chciałem powiedzieć, że Yoshi był albo neutralem, albo impostorem, bo był impostorem na 100%. Umarł jeszcze w tym momencie. Przepraszam, umarł. Blacky jeszcze umarł. To na pewno nie zabił Bloody, to na pewno nie zabił Matrix. Znaczy. Zacha też nie zabił, bo był zaraz obok. Zatem chyba pozostaje nam Zacha i Wpadka, i słuchajcie. Zatem Mandziu, tak. Zacha był obok mnie. Ja byłem obok Grafa. To nie, nie, nie. Czyli Wpadka musiała zabić, bo Matrix na pewno nie zabił. Ty, Graf, jesteś szeryfem, który zabił już jego. Bloody był przy mnie, zatem to nie jest on, zatem to musi być Wpadka, Mandziu? Która zabiła Wpadka teraz Blackiego. Ja, zanim się Wpadka obroni, ja chcę zauważyć, że mógł być jeszcze jakiś loverkill. Poczekajmy. Okay, Pierwsza runda, kto gdzie był? Pod koniec rundy. Wpadka wcisnęła przycisk, tak? Ja wcisnęłam przycisk. Czemu wcisnąć przycisk w ogóle? Bo chciałabym dojść do słowa też, że ja byłam w tamtej grupce, gdzie było 5 osób i ja zbiegłam na dół i przyszłam przycisnąć przycisk i gasło światło i jak się zapaliło, to sprawdziłam jeszcze na Vitalsach, czy nie sprawdziłam, nawet już nie wiem teraz, i przycisnęłam ten przycisk, i bo chciałam potem pogadać, a wy zaczęliście gadać o tym. Mandziu nagle w ogóle całą rozmowę przeniósł na siebie, mimo że ja wcisnęłam przycisk, nie mogłam się nawet odezwać. I... To wypowiedz się teraz. No, po prostu chciałam o tym porozmawiać, no bo ja zbiegłam w dół za kimś i nie mogłam go znaleźć nie, potem. Nie mogę rzucić jedną myśl, nie, tylko na bo zbiegła nie, też jeszcze jedna osoba na dół, bo widziałam, jak wskakuje ktoś do Venta i pobiegliście wy tam do Venta za tą osobą, ale zbiegała też jeszcze jedna osoba na dół, której ja potem nie znalazłam tej osoby, mimo że stałam na przycisku, a myślałam, że może ona biegnie do przycisku czy coś, no nie wiem. Z przycisku na dół zbiegła? Nie, no pod Medbeja, no. A, było okay. Nas jedyna... piątkę pod Medbejem i się rozbiegliśmy w różne strony. Czy jedną myśl tylko? No. Yoshi mógł być loving impostorem z Blackim. Nie wykluczajmy. Mogło. Ale jeżeli mamy Janitora, a podobno zniknęło poprzednie ciało. Mamy Janitora, tak. Jeżeli mamy kamuflażera, to chyba nie może być jednocześnie loving impostorem, bo loving impostor jest useless. W sensie nie ma żadnej tej rangi wtedy, no, wiecie, chyba co tak. Mi chodzi. No co się stało z Blackiem tak. W takim razie? Good shout, okej. Okay. Nie mam pojęcia, co się stało z Blackiem, bo być może próbował się shiftować z kimś z was, nie pytanie, wiem. Pytanie, czy... bo ty, Graf, mówisz, że jesteś szeryfem, no to w sumie... Bo jest jeszcze taka szansa, że potencjalnie, jeśli zajmujemy, że on jest szeryfem, no to okej, okay, ale jest taka potencjalna Zacha szansa, że Graf mógł być inną postacią, na przykład glitchem po prostu. Może być prawda. Taka forma, że możemy pokazać, kto był faktycznie w tym labie, wyklirować pięć osób i złapać, kogo Wpadka goniła, ewentualnie Wpadka może kłamać. Nacisnąć na przycisk za chwilę znowu? Możesz. No, okej, okay, dobra. Dobra, to zaraz. Grafie, mówiłem, żebyśmy się nie dogadywali na to, co robimy. My bad, zapomniałem, rundy. Jestem out of practice, spałem 4 godziny, sorry. Spoczko, no mówiłem o tym 3 minutki temu, ale spoczko. Dobra. Mam nadzieję, że uratował kogoś Time Lord. Okej. Okay. Jest cała szóstka. Dyskusja dalej, I guess. Dobra. Pięć osób w labie, co było? Był Yoshi, Mandzio, Wpadka i impostor, którego goniła, i kto jeszcze? Wydaje mi się, że mógł to być Zacha. O której rundzie mówimy? Pierwszej. Dobrze. Pierwsza runda. Czekajcie. Pierwsza runda. Matrix, my byliśmy razem w elektryku. Tak. No właśnie. Ale kto był? Okej. Tak, czyli i to potem... mógł być Blacky. Możliwe, że to był Blacky albo Kucu. Albo Cookie. Nie, to był Cookie. Nie wiem, słuchajcie, w jaki bo sposób... Słuchajcie, nie wiem, w jaki sposób Cookie zginął, ale generalnie sprawa jest następująca. Cookie zbiegał na mnie, ze mną w dół aż do admina i był również w adminie tam Zacha, który stał już wtedy na Vitalsach, on już był tam wcześniej. Cookie pobiegł dalej w stronę przycisku, ja się cofnąłem i wtedy... Matka wcisnęła przycisk, okazało się, że Cookie jest martwy.
Ja nie wiem, czy to biegał glitch pod postacią Kukiego tam, czy wpadka. Znaczy, być może. Co? Ja ci powiem, Mandziu. Uwaga. Medwej musiał być dwóch impostorów. Bardzo farfetch teoria. Yoshi zabił na kamuflażerze, ponieważ był kamuflażerem. Uciekł do Venta. Wskoczył do lewego Venta. Cofnął się, wyskoczył. Pobiegłem za nim, spierdzielił, skończył się kamuflaż. Cofnąłem się, żeby zreportować ciało. Nie znalazłem ciała. Na dół zbiegał wtedy właśnie Cookie, który był janitorem, który wbiegł do admina, biegł na przycisk, żeby wcisnąć, i ty, wpadka, jako glitch zabiłaś wtedy właśnie Cookiego, cisnęła przycisk, obając w ciało. Poczekaj, i kończę moją teorię. I teraz Graf jest szeryfem, Bloody jest inżynierem, Zaha albo Mitrix są Time Lordem, a ja jestem, kim ja tam jestem, nie ujawniam. Dobrze, jest jedna zasadnicza rzecz. I to jest moja teoria. Okej, to jest bardzo dobra teoria. Mandziu, jest jeden zasadniczy problem. Może mi się porypało coś z oczami, natomiast w momencie, kiedy ja się z tobą minąłem przy wejściu do admina od prawej strony w tamtej rundzie, miałem wrażenie, że widziałem Yoshiego tam już, w adminie. A ja I nie chcę teraz robić, że może mamy glitcha jeszcze jakiegoś ukrytego, ale wydaje mi się, że tak było. Co do Yoshiego, mamy 99% pewności, że to był impostor, tak? Dobra, biorę 10 sekund. Musiał węsnąć, no. Ja upraszczam to, mi się zdaje, że wpadka nie goniła żadnego impostora, tylko ona była janitorem, przebiegła przez cały specimen, minając mnie, a Zaha gra na czas i jest prawdopodobnie arsonistą. Czemu nagram na czas? Beczku, wiesz, na czas. Okej. Okay. Mi się wydaje. Trzy osoby stopujesz poprzednią rozmowę i teraz też rozmawiasz o martwym Yoshi. Nie, Graf, zostań ze mną. Ja absolutnie nie przerywałem Andziowi. Stary, zająłem 20 sekund ostatnio. Co to jest za gadanie, ktoś zostań z kimś? Nie róbcie tak, przecież... Nie możemy podczas spotkania sobie coś powiedzieć? Umawiamy się na następną gierkę. Rundę. Okej, okay, nie, po prostu gaslightowałem Mandzia, że z nim zarwę. Mitrix miał rację. Powtórz. Podbieg do was? Bo Zaha pobiegł ze mną na elektrykę. Byliśmy jeden na jeden. Nie chodzi mi o Zachę. Chodzi mi o wpadkę. Okay. A co zrobiłam takiego? Powtórz tezę, proszę. Nic nie zrobiłaś. Dobra, no to przychodzi ta pora, gdzie się ujawnię moją rolę, żebyście mi uwierzyli. Tak, mogę już powiedzieć, już znamy tyle tego. Jestem Sirem, po prostu. Serem. I sprawdziłem już jego wtedy, dlatego byłem tak przekonany, że to jest Yoshi, a teraz po prostu sprawdziłem wpadkę. Okay. Ja się boję o Zaszkę, bo Zaszka pobiegł ze mną na elektrykę pierwszą, gdzie naprawiłem ją ręcznie, potem poszedł na kamerkę. Mandziu, tak, powtórz, proszę. Jakbym był pierwszym zaznaczeniem. Sir może sprawdzić rolę innego gracza. Wpadka jest jaka? Impostor. W sensie czerwona. Czerwona, może, to oznacza, że może być glitchem, może być też postacią neutralną ewentualnie. Jesterem też może być, Jester neutralne też jest czerwone. Neutralne też, neutralne. Kurde, zapomniałem, że też neutralne. Jeżeli jest Jesterem, to mnie ograła teraz. Chyba nie jest. Da się to skonfigurować. No właśnie, o tym mówiłem. Zaka, nice. Kto był?